dzisiaj na zaproszenie Huawei miałem okazję wziąć udział w turnieju gamingowym, gdzie sprawdzałem możliwości najnowszego monitora dla graczy Huawei Mateview GT. Jako przedstawiciel serwisu Instalki.pl wziąłem udział w rywalizacji z redaktorami serwisów Benchmark.pl i Komputer Świat. Rywalizowaliśmy w grze League of Legends w trybie ARAM, czyli w rozgrywkach 1-1. Ale dlaczego uciekasz? Porozmawiajmy, no halo. Tego się nie spodziewałem, litości. Kurczę, ale na tym monitorze ta gra wygląda naprawdę kozacko. Każdy z nas miał szansę sprawdzić możliwości najnowszego monitora premium Huawei Mateview GT. To jest monitor z matrycą 34-calową VA o rozdzielczości 3440 pikseli na 1140 pikseli, także jest to monitor z matrycą o proporcjach 21:9. W pierwszym spotkaniu turnieju Huawei zmierzyłem się z Łukaszem z Komputer Świata. No dobra, to niech wygra najlepszy. Albo najgorszy, jeżeli ja będę tym gorszy. Graliśmy do pierwszej zniszczonej wieży do dwóch wygranych rund. W pierwszej rundzie udało mi się go nieco pocisnąć Gravesem i nawet zdobyć pierwszego killa, ale finalnie triumfował Łukasz i Jace. No, dobra. Coś mi się widzi, że to jest mój koniec. W drugiej rundzie byłem już rozgrzany i postawiłem na Aszę. Ale dlaczego uciekasz? Porozmawiajmy, no halo. Ale nie byłem w stanie wytrzymać naporu ze strony Gravesa. Widać było zresztą, że Łukasz ma doświadczenie, a jestem szeregowym nubkiem. Monitor Huawei zaskakuje nie tylko przekątką obrazu, ale także bardzo dobrą jego jakością. Wynika to z zastosowania matrycy VA o bardzo wysokim kontraście 4000:1. Mecz o honor rozgrywałem z Wojtkiem z Benchmark.pl. W pierwszej rundzie postawiłem na Gravesa, którym ostatnio idzie mi nieco lepiej, ale przegrałem głównie ze względu na kiepską znajomość skilli Warwicka. Wojtek załatwił mnie w 9 minut. Ale spokojnie, dlaczego, za co? Czy warto wygrywać? Słuchaj, tu chodzi o dobrą zabawę, nie o wygraną. W drugiej rundzie wybrałem Lux i to był dobry wybór. Po 12 minutach całkiem wyrównanej walki uznałem wyższość Riven, a w zasadzie mojego bardziej doświadczonego kolegi. Wydaje mi się, że w żadnej z rund nie byłem tak blisko wygranej jak w tej. Coś mi się udało. Zaawansowani gracze mogą skorzystać z trybu e-sport, który dodatkowo zwiększa komfort korzystania z gier. Unikalną cechą monitora Huawei Mateview GT jest zintegrowany z podstawą soundbar. Prawdę powiedziawszy, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek słyszał, aby zintegrowane z monitorem głośniki grały aż tak dobrze. Dzisiaj graliśmy akurat w League of Legends, gdzie monitor spisywał się naprawdę świetnie. To powiększone pole widzenia daje naprawdę wiele, ale Huawei Mateview GT daje radę naprawdę w wielu innych grach e-sportowych, singlowych. Naprawdę byłem bardzo zadowolony, a jeżeli chcecie poznać jakieś szczegóły, odsyłam Was do mojej recenzji. Okej, czas na podsumowanie gamingowego pojedynku redakcji technologicznych. Najlepszy okazał się przedstawiciel Komputer Świat, druga pozycja należy do Benchmark. Robiłem co mogłem, ale ostatecznie nasza redakcja zajęła trzecią lokatę. Na koniec chciałem podziękować moim rywalom, Łukaszowi z serwisu Komputer Świat oraz Wojtkowi z Benchmark.pl za zaciętą rywalizację. Dzisiaj musiałem uznać ich wyższość, natomiast mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję do rewanżu. Firmie Huawei dziękuję za zaproszenie do tego turnieju. Wierzę, że będą kolejne edycje. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!